Szkoda, kiedyś to było tu. Ta strona, według nas, nie? To już były domy, to była Klara. Tam trzeba dali, dogadali domy, nie? Na to. A trzeba wyżej była Kozłowsko II. Natomiast to był Hugoberg, już się praktycznie liczył Hugoberg tam w Toskanii. No, bo tak. tam już jest. Tak, to się dodało na Hugoberg. No. Za mojej młodości to na Hugobergu nie było ani jednego domku. Oprócz tego starego domku, co tam stoi, jak Skolowski II tam już idziesz. Tam jest taki stary domek. No wiem, Kaj. To jedyny domek, co tam stoi. No. A my mogli jechać na Hugobergu, na sunkach albo na nartach, aż do Kaliny. Nic nie było. Super. Nie, aż do Kaliny się jało, no pan zacznie budować. Do Kaliny aż? No aż do Kaliny do stawu. Jak my by tak teraz mieli, nie? Z tym, że to było by. W góry nie musieli na narty. To było godne, nie? Ale się zajało. Ale nie? Się zjechało. Tu mniej więcej stał taki budynek mieszkalny. Potem były takie ogródki, gdzie mniej więcej się zaczynała ta hołda. Ta hołda była aż tam do tych domów. Za tą stacją, jak się na Klara wyjrzał. I z tej hołdy. Na tym drugą było boisko górnika. Tu hołdy mi się kibicowali. Za tym boiskiem były koszary. Nie wiem, czy wiecie, wojskowe. Koszary wojskowe na przedniu nie wiecie kopane. Jak ten wjazd jest tam na te domy. No. To są pobudowane. No. To były koszary. Na dół tam. No wiem. A to te ogródki są, nie? Domy, no ale kiedy są ogródki. A to nie wiem, jak tam dalej. Tu była stacja benzynowa. Na samym zakręcie jest to budynek, który mój ojciec zgodził, że to jest Solant, to znaczy się urząd celny. Potem stała budka od szaflika i takie były ogródki i budyneczek taki i tu już potem było płot i boisko. I my tu zawsze razili pasie na te boisko. Taki sławetny mecz był, to był towarzyski mecz Ruch z Górnikiem. Był wynik Cici, to był straszny sukces do Górnika jako trzecioligowa drużyna, nie? Tutaj właśnie, gdzie teraz się mieszka ta szkoła, wasze dziadki mieli pole. Mógłby nam coś tam powiedzieć bliżej o tym? Jako mały chłopak to z tym starzykiem moim, że tu jeździł na te pole. W takim wózkiem miał taki malutki wózek. No i tyle mogę powiedzieć, no nie wiem teraz dokładnie, czy to było tu, czy tu, ale gdzieś tu, w tym rejonie, nie? Tu był taki wapieniok, tak się nazywał, taki basen, co się wopno gasi. Wiecie, że wopno trzeba gasić, wiem. Nie? No, bo jest potem gaszone, palone, to no, jest tam... No, bo inaczej nie namurujesz, nie? No. Bo ten topoli ręce, no, jak przy robocie, czy coś. To były takie czasy, że kiedy się pola miało. Z tym, że nie wiem teraz, czy to pole było nasze, czy to było nowe najęte, nie? Panie Henryku, mieliśmy takie informacje, że tutaj kiedy stała filia obozu koncentracyjnego Auschwitz, czy to jest prawda? Oczywiście. W 1943 roku ta fila zrobili, bo nie było ludzi do pracy i tu było pierwsze, to było 180 Żydów. Mieszkało tu, były baraki takie drzewiane, których ja już nie pamiętam, bo byłem za młody na to, żeby pamiętać. I ci ludzie pracowali na tym, ale że ze względu na to, że jeszcze było mało pracy, to przywozili z Oświęcimia i zrobili tu filia. Zrobili tu filia, po prostu ci ludzie tu byli, pracowali i do końca wojny. Po wojnie przez chwilę ten obóz był zamknięty, bodajże marzec, kwiecień i za jakieś 3 tygodnie zrobili z tego obóz, no jakby to nazwać, komunistyczny, nie? Pracy, jakoś to było przymusowej, to się tak nazywało, pracy przymusowej. No i tu byli aż do listopada ludzie, niby to się nazywało, że to są ludzie, którzy są kolaborantami, ale nie rozumiem jednej rzeczy, jak w Armii Krajowej z Polski czystej byli kolaboranci, nie? Z Niemcami. Także to jest troszkę takie niejasne. No i tu dość dużo ludzi poginęło. Udokumentowanych jest bodajże 1855 zgonów, które zostały te dokumenty znajdzone, które były te dokumenty, nie? A prawdopodobnie to było około 2800, ale tego nie, to nie jest udokumentowane. Chowane byli te ludzie na tych cmentarzach, na Świętowicach. Na Zgodzie? Na Zgodzie, ja. Na Zgodzie, na Miance. I tu jest cmentarz, chyba tam prawie... Wiemy, Kaj, kiedyś stary kościół był. To tam jest cały pod tym płotem, no to już jest taki pomniczek zrobiony, to mniejszość niemiecka zrobiła i to tam byli też chowani. Wodzili ich na chórach, na takich wyleczeniach. No, gnał tu, jak stoimy. No. Murowano baraka, to był pierwszy hotel. Aha.
Jak pierwszy poruch ludzi tu mieszkało. No ale później to się... No, no i te, a tak, a ta brama była przesunięta, jak tam może te wyjść takie? Ja no widzę. Była tam przesunięta, były dwa bunkry betonowe. Aha. Takie do strzelania. To pamiętam, nie? Bo no ja wiem, no ja wiem, o co pamiętam. Po tym te bunkry się straciły, już nie pamiętam kiedy. Ta brama była rozbierana, niewiele brakowało, aby się straciła całkiem. Te ogródki powstały po to, żeby po prostu za... żeby nie było tu nic, nie? No. I ci ludzie, którzy przeżyli i szli do domu, musieli podpisać takie oświadczenie, że pod karą bodajże 15 lat więzienia nie będą nigdy i nikomu mówić, co tu żeś. Tak to było, wiesz? Mieli zabronione mówić wszystkim. Musieli się zobowiązać, nie? Że no ja. Jak nie, to 15 lat więzienia ich tylko, nie? No. I żeby nie wolno tego było mówić. No dużo, dużo. Było mało rozdygu tej, dlatego tego, że on nie wie co jak, a to nasza szkoła, to nie wie, co tu wie więcej. Dobra, to my się dostaniemy. No teraz my są przy miejscu zamieszkania Marii Dulcisy Mehoffmann. Co nam pan powie o Słudze Bożej? Urodziła się w 1910 roku. I od samej młodości praktycznie była bardzo chorowita. No i wszystkie te swoje, jakby to powiedzieć, choroby poświęcała za innych. W wieku 15 lat chciała iść do klasztoru, ale to było teraz zawczas. I potem, mając 18 lat, to była w klasztorze, nie wiem, bodajże w Raciborzu. I mimo tych wszystkich chorób, mimo tego wszystkiego, doczekała się tych święceń. Ale za długo nie żyła, bo zmarła w wieku praktycznie 26 lat. Nie? Tu była jeszcze jedna siostra Dulcisima, właśnie w tym żłobku na Zgodzie, która wychowała nas trzy pokolenia, jako doktorka, jako pielęgniarka, jako wszystko. Z tym, że to była inna, nie? Później. Ona już też nie żyła, kiedyś w Raciborzu zmarła. No, ale to jedno tak woli. Ty sami z tego samego imienia, nie? Tam na tych chodzie. Chodźcie tam na górę, bo tam będzie dziewięć. Droga naklana za tą wodą. A taką ścieżką, nie? Taką. Drogą fury jeździły, ma tych sech, tylko nie mieli. Ale ponieważ zaczęli te wypersypać, to przesuwali ta droga, nie? Tak my te nowe co są, to nad nimi szła ta droga. No a my tam taką panie mieli zjazd, no my tego dali na to Engelanka, na słońcu. I właśnie no to wiedzieli się. No tutaj ponoć był ten bunker, nie? Te drzwi były tak, czy było inne drzwi? Nie, to inaczej to było. Inaczej? To już jest przerobione. Ale to jest jedno z wyjść do tych bunkrów. One były postawione pod chodą i były połączone ze sobą, a w środku był taki domek. I on ten domek był dobry, on został skasowany. A te przejścia były w ten sposób zrobione, że się stykały, że każdy mógł wyszłać, nie? To było, nie wiem kto to budował, czy to było niemieckie, czy to polskie, nie pamiętam, nie? Tam bym tego nie wiem. W razie jeszcze pamiętam, te wyjście. Ale pan tu chyba wchodził, nie? Tam osiem szło wejść, nie? Nie, bo to no, kolegi ojciec nas tam nie puścił. Tu był taki magazynek, taki się to się nie wiem. A tam my chodzili do tych, my go dali na to Szycki, nie? Szycki grabie, nie? To tam szło dość daleko dojść, a z tego tam jak Lidl jest, był jeden, no. tu jeszcze w ta strona były dwa, także stąd licząc, raz, dwa, trzy, cztery do Lidla, potem za Lidlem, jak stacja był piąty, tu był szósty, gdzieś jeszcze był siódmy, z tym, że wszystkich już nie pamiętam. Jesteśmy w miejscu, gdzie pan mieszkał, co by pan mógł powiedzieć na ten temat? No to, że to zawsze będzie ciągło mnie do tego miejsca, bo mimo wszystko, choć już nie mieszka tyle lat, to zawsze mnie to ciągnie, bo tu się w końcu urodził. W
tych oknach, co tam widać na tym pierwszym piętrze. Moja siostra się tu urodziła, ja się urodził w domu, siostra się urodziła w domu, kiedy się rodzili dzieci w domu, nie? No, była taką położną, się nazywała matura. Ona nas wszystkich na świat przyprowadziła. No. Tu mieszkali ludzie praktycznie sami pracownicy zgody, bo kiedyś to jak się pracowało, to się przychodziło, ojciec robił, dziadek robił, nie? I tak w kodorze też było. No i tu chodzili do roboty normalnie w arbajdancugach. Tu się mieli w domach do roboty, żeby przynosić zaś tego, nie? Tak, że trochę inaksze czasy były, nie? Jeszcze za chłopców takich, już takich, to my tu się zrobili w swoim zakresie, jak ta ławka jest piaskownica i my tu skokali w dal, trójskok i zwyż. Ale to wszystko była nasza inicjatywa, nie? Że tam ktoś kozł, nie? Po prostu takie zamiłowanie troszkę inne niż w tej chwili, nie? Nie ma, wtedy nie było ani komputerów, ani nic, nie? Także to trochę inaksze czasy były. Tu była taka ławka, gruszka tam była, to wystarczyło, że jeden się siedział, przyszedł drugi, nie? No to co, posiedzimy, pogodamy. Jakoś tak bez problemu. Czasem ktoś miał jakaś gitara, pośpiewało się, nie? Także to trochę inaczej było, nie? Byli też, różne ludzie się zdarzają, bo to różne w społeczeństwie są ludzie, nie? Jedni się wadzi, się lubią wadzić, jedni nie. No ale ogólnie było dużo lepiej, jeżeli chodzi o stosunki międzyludzkie, nie? Także... Tak jak godą o tym chlebie, że jak dziecko było chore, raczej głodne, to mógł lecieć do praktycznie do każdego mieszkania i dostał zawsze chleba. Mamy nie mają głód, chodź sam i koniec bez godki. To bardzo fajnie. No, to było inaczej.